Ulica Bolesława Chrobrego, Sienkiewicza i Mickiewicza opanowane zostały przez jarmark z okazji odpustu świętego Wojciecha i Dni Gniezna. W tym roku była rekordowa ilość stoisk. Jarmark faktycznie cieszy się dużym powodzeniem, z każdym rokiem wzrasta jego popularyzacja. Liczyliśmy na około 130 stoisk, w tej chwili wiemy, że jest ich ponad 150, co pokazuje, że również ostatnio dojeżdżające teraz osoby z zainteresowaniem dosyć szerokim ten jarmark dobrze przyjmują. Mamy przestrzeń od ulicy Chrobrego tutaj przy poczcie do skrzyżowania ulicy Lecha z Sobieskiego. No i oczywiście całą ulicę Mickiewicza i w tym roku również całą ulicę Sienkiewicza. To pokazuje, że zarówno wystawcy, jak i gnieźnianie odwiedzają ten jarmark. Asortyment jest bardzo szeroki. Mamy ceramikę również tutaj, chociażby z Peru na jednym ze stoisk z nowością. Mamy żywność, mamy rzeczy z gastronomią wszelkiego rodzaju, owocami różnego typu i z kontynentów różnych. Mamy również zabawki, no to co jest podstawowym elementem jak gdyby każdego jarmarku. Ale cieszy nas również to, że gnieźnianie i nie tylko, bo i turyści, i osoby, które na ten weekend przyjechały do Gniezna, właśnie związane z dniami miasta i z tą uroczystością świętowojciechową, pokazują na popularyzację Gniezna jako jednego z miast turystycznych i pielgrzymkowych na szlaku w ogóle w Polsce, co chyba cieszy tutaj wszystkich i miejscowe władze i organizatorów wszelakich imprez. Jak widać na naszych zdjęciach, tegoroczny jarmark przez dwa dni cieszył się ogromnym zainteresowaniem tak gnieźnian, jak i przybyłych turystów. Dopisała nareszcie typowo wiosenna pogoda.